Cześć kochani, nazywam się Magdalena, jestem wizażystką i serdecznie zapraszam Was na dzisiejszy film. A tematem dzisiejszego odcinka będą, chyba się domyślacie, bo czegoś mi tutaj na twarzy brakuje. Tak, kochani, tematem dzisiejszego odcinka będą idealne brwi. Wiele z Was pisało do mnie w wiadomości, żebym zrobiła taki tutorial, więc proszę bardzo, na Waszą prośbę jest oto ten film. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda mój makijaż brwi krok po kroku, to koniecznie zostańcie ze mną. Makijaż brwi zaczynam od wyczesania włosków do góry. I robię to za pomocą takiej zwykłej spiralki, którą dostaniecie na pewno w każdej drogerii. Przyjrzyjmy się teraz mojemu kształtowi brwi i wytłumaczę Wam, co będę z nimi takiego robić. Pierwsza część włosków, czyli tak do połowy mojego oka, rosną wzorowo. To są włoski gęste, które rosną pięknie, ładnie do góry. Niestety problem zaczyna się tutaj. Tutaj jest ich coraz mniej i włoski rosną na bok bądź na dół. Dlatego ważnym etapem w makijażu brwi jest utrwalenie tych brwi do góry. Sprawdzałam różne produkty do utrwalania, takie jak żele do brwi. Niestety żaden nie zdał u mnie egzaminu, dlatego wracam zawsze do starej metody na utrwalenie włosków, czyli metody na mydło. Tak, kochani, utrwalam moje brwi na mydełko, a generalnie chodzi o mydełko zwykłe, biały jeleń, które dostaniecie w każdej drogerii. Ja swoje mydełko kawałek odkroiłam i przełożyłam do takiego słoiczka po próbce, więc zawsze mi towarzyszy nawet w podróży. Zaczynamy makijaż od utrwalenia brwi. Moczę tą spiralkę w wodzie. Mam tutaj mały kubeczek z wodą. I nabieram mydełko na szczoteczkę. Pamiętajcie, żeby ta szczoteczka, ta spiralka nie była zbyt mocno wilgotna. Nadmiar trzeba ją troszeczkę wytrzeć, żeby zostawiło jak najmniej ilości tego mydełka i ładnie zaczesujemy brewki do góry . Ja lubię tak tutaj do góry i od razu tak na boczek. Nadmiar mydełka ściągam paluszkiem. Można zobaczyć właśnie, jak gęste brwi mam, bo wcześniej nie było tego widać, tak? Brewki tutaj są ładnie uniesione do góry. Niestety problem się zaczyna tutaj. Tutaj po prostu już są pojedyncze włoski, których tak naprawdę już nie widać. Chciałabym jeszcze tutaj poprawić trochę ich kształt. O! I jestem w miarę zadowolona z kształtu, jaki nadałam. Na razie będę pracowała tylko na jednej brewce, żebyście mogły zobaczyć różnicę, jak bardzo brew zmienia twarz. Do kolejnego etapu makijażu brwi będzie potrzebny idealny pędzelek. Moim idealnym pędzelkiem to jest pędzelek z Hulu numer P44, który ma bardzo cieniutką tutaj końcóweczkę, włoski syntetyczne, bardzo dobrze ścięte. Dzięki temu mogę dorysowywać nowe włoski oraz ten pędzelek dzięki temu jest bardzo precyzyjny. Także zabieram się do makijażu brwi, a brwi malować będę cieniami marki Anastasia Beverly Hills w kolorze Taupe. Uważam, że to są najlepsze cienie do brwi na rynku. Jak wypróbowałam akurat tych cieni, to po prostu już nie wyobrażam sobie makijażu brwi bez tego produktu. I nakładam najpierw ten jaśniejszy odcień. Maluję tutaj taką linię główną pod brwią. I rozcieram ten produkt do góry. Dokładam ten produkt i robię to samo. Bardzo lubię, jak brwi od tej wewnętrznej
strony są takie rozszczepierzone, takie dzikie, bardzo ładnie to wygląda. I dlatego wystarczy minimalna ilość produktu, tego jaśniejszego, aby brwi wyglądały już fajnie i naturalnie. Po kolei teraz sięgam po ten ciemniejszy odcień i również przeciągam tą linię dolną i uzupełniam włoski, zaczynając makijaż brwi od środka, rozcierając cień do góry. Staram się teraz rozetrzeć te dwa cienie ze sobą tutaj, żeby nie było takiego mocnego, wyraźnego przejścia. Teraz delikatnie zmoczę mój pędzelek w wodzie. Wytrzę nadmiar wody o rękę i nabieram tego ciemniejszego cienia, tak żeby stworzyć taką mokrą, bardziej napigmentowaną konsystencję. I teraz będę domalowywała sobie pojedyncze włoski na ogonku. Kolejnym produktem, który nałożę na brwi, jest to żel Clear Brow Gel z Anastasii Beverly Hills, który podkreśli fakturę moich włosków i jeszcze bardziej te brewki będą wyglądały na naturalne. Teraz przejdę do czyszczenia linii brwi i do tego idealnie sprawdza się pędzelek z Hulu P34. Zaczynam tutaj od wewnętrznej części. Wklepuję ten korektor tak, żeby mocno mi się za bardzo nie odznaczał. I odrobinę korektora nałożę jeszcze na górną część brwi, tutaj, gdzie mam te włoski takie, żeby wyczyścić sobie tutaj tą linię. Czystą spiralką sprawdzam, czy wszystko jest ok. Nie no, brwi są tak utrwalone na cement, że po prostu są nie do ruszenia. Jeżeli macie też takie niesforne włoski jak ja, to kochani, obiecuję Wam, że po prostu pokochacie to i będziecie wyobrażać sobie makijażu brwi bez utrwalenia tych włosków na mydło. No i kochani, widzicie różnicę? Różnica jest ogromna. Tak wyglądam właśnie bez brwi, a tak z brwią. No i w brwiach zdecydowanie lepiej się czuję. Zresztą w kręgu makijażowym o brwiach mówi się, że są niczym rama naszego obrazu, a ja w tej oprawie czuję się fantastycznie. Tylko pamiętajcie, kochani, że brwi to nie siostry bliźniaczki, nie muszą być identyczne.
Ważne, żeby były zbliżone kształtem i kolorem, ale nie dajmy się zwariować. Jestem ciekawa, czym Wy sobie malujecie brwi, jak wygląda Wasz makijaż brwi. Koniecznie podzielcie się tą informacją ze mną na dole. Jeżeli film Wam się podobał, kochani, to zostawcie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. A ja Was zachęcam jeszcze do subskrypcji i dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki, pa!